Jak Ci się podobała trzecia edycja harcerskiej gry fabularnej Cichociemni? Było bardzo fajnie, byliśmy pierwszy raz wraz z patrolem. Najbardziej nam się podobała strzelnica. Było tam bardzo fajnie, można było sobie wytrenować cele. Który punkt najbardziej Ci się podobał na grze? Mi? Dokładnie samolot. A co tam robiliście? Szukaliśmy go. I gdzie szukaliście? Gdzie tego samolotu szukaliście? No, w lesie. I co Ci się podobało podczas tego szukania? Strzałki, które były narysowane na pień. Podobały nam się najbardziej punkty ze strzelania, bo były bardzo fajne. Na czym polega Wasza praca na Cichociemnych? No, zabezpieczamy tutaj, żeby nikomu nic się nie stało, staramy się pomóc. No, jest parę bólów brzucha, no, ale na szczęście nic więcej. I co tam robiliście? Nie no, był sygnał z alfabetu Morse i trzeba było rozszyfrować. To nagle Niemcy pukali. I co zrobili Ci Niemcy? Nic, uciekli. Miękkie, gąbeczka. To jest gąbka? Mi się podobała najbardziej strzelnica. A dlaczego? No bo mogliśmy strzelać z prawdziwej broni. Mi się podobało, jak zbieraliśmy takie pudełka z napisami. I co było w tych pudełkach? Musieliśmy zbierać napisy, były 4 pudełka o różnych kolorach. Najbardziej mi się podobało to, jak razem z kolegami uciekaliśmy przed Niemcami. Dla mnie to było pierwsze spotkanie tak z bliska z Cichociemnymi i to mi się najbardziej podobało, bo od 3 lata w czasie tworzenia, potem dwa pierwsze cichociemne spotkania tylko znałem z przekazów elektronicznych, z filmów, ze zdjęć. A teraz mogłem wreszcie być w środku. Mówiło, że najcudowniejsze są te małe dzieciaki wojenne. Najbardziej szczerze podobał mi się punkt u Tomka. Właśnie tam było bardzo klimatycznie, bo nagle przerwali nam żołnierze niemieccy i musieliśmy uciekać w las. Fajnie też było na punkcie u Ramba, bo fajna była scenka, jak właśnie żołnierze niemieccy szli, i trzeba było do nich strzelać. Grupa niemieckich oddziałowców dobrze się wczuła w rolę szczelnie, zaczęła się dobrze gra, już zaczęli sprawdzać nas wszystkich. Tu powiem, że było fajnie uciekać i w ogóle. A tak, jeszcze wracając, czym się różniła poprzednio od teraźniejszej, obecnej z tego roku, to jest więcej zadań, punktów zadań, gdzie możemy się sprawdzić osobiście, gdzie możemy pogłębić swoją wiedzę, tak jak na punkcie, w którym były seniorzy. Najbardziej podobały mi się momenty, kiedy razem z kolegami uciekaliśmy przed Niemcami, lecz pojawiały się momenty, kiedy wywalaliśmy się, a Niemcy prowadzili nas do więzienia. No, było tak ciekawie, ale też czasami były takie zaskoczenia. Na razie to jest mój najlepszy taki obóz, biwak, jakim byłem, a byłem na dużo. Jak wrażenia o Cichociemnych? Ale to ty się śmiejesz. Nie, przepraszam, jeszcze raz. Plan ogólnie Cichociemnych był bardzo dobry. Wszystkie punkty były rozstawione idealnie. Każdy patron miał przydzieloną łączniczkę, która była poinformowana idealnie o swoich punktach. Organizacja według mnie jeszcze lepsza niż rok temu. Wszystko było zorganizowane, idealnie ułożone, każdy wiedział, co ma robić, każdy punkt był idealnie wyjaśniony. Ogólnie idealnie. Oby czwarta edycja była jeszcze lepsza.
Fantastyczne. Jak zawsze świetna gra edukacyjna, a przy okazji rewelacyjna zabawa. I myślę, że najważniejszy wniosek po tej trzeciej edycji to to, że gra się rozwija. Cześć Dareczku, bardzo mi przykro, że nie macie tu z nami, ale Szpula cię bardzo dobrze zastępuje, jest okej. I chciałam powiedzieć, że bardzo za tobą tęsknię i bardzo cię pozdrawiam i przesyłam mnóstwo całusów. Właśnie zakończyła się trzecia edycja gry fabularno-terenowej Cichociemni. Uczestniczyło w tym roku aż 140 uczestników. Znajdujemy się w tym momencie w pustej łodzi, ponieważ niestety wszyscy już się spakowali i wyjechali do swoich domów. Przeżyliśmy dużo przygód, dużo wrażeń, dużo strachu w nocy, na grach nocnych, dużo przyjaźni, radości, a przede wszystkim nauki historii. W tym roku gra się udała. Wzięło w niej udział ponad 140 uczestników, rozłożonych na 17 patroli w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy znakomicie się bawili przez wszystkie 3 dni. Hitem corocznym była oczywiście gra główna, fabularna, która odbyła się w sobotę. Jednak gra nocna oraz przedstęp do tego, czyli zajęcia, które odbyły się w piątek, także podobały się wszystkim uczestnikom. Mam nadzieję, że za rok również impreza się odbędzie. Będzie ona znacznie większa i po raz kolejny rozszerzymy grę o kolejne nowe elementy. Szanowni Państwo, drochny drochowie, kończy się trzecia edycja gry harcersko-fabularnej Cichociemni. Kolejna edycja, kolejne wyzwania, kolejni młodzi ludzie zafascynowani historią II wojny światowej przedstawionej w niekonwencjonalny sposób. Myślę, że taka nauka zdecydowanie dotrze do nich lepiej. Dziękuję wszystkim organizatorom, przede wszystkim pomysłodawcy gry, druhowi, przewodnikowi Pawłowi Lesiakowi, całej ekipie, która z nim pracowała. To fantastyczna nie tylko zabawa, ale nauka. Zapraszamy za rok.